Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i słuchajcie, wczoraj był stream, na którym... Nie, przedwczoraj był stream, na którym odgadliśmy kod, słuchajcie. Tak jest, kod odgadliśmy. A dodatkowo, słuchajcie, nie tyle, że mamy kod, ale również mamy zrobione zdjęcia przez sztuczną inteligencję. Ponieważ w poprzednim odcinku robiliśmy sobie właśnie te zdjęcia, w sensie przywoływaliśmy, generowaliśmy zdjęcia magika. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie musicie to nadrobić, ponieważ odcinek naprawdę mega fajnie wyszedł. A propos subskrypcji, jeszcze tu to nie jest zmienione, ale na dany moment, jak ja nagrywam, to jest 116 tysięcy subskrypcji już, więc dziękuję wam oczywiście za to bardzo serdecznie. Za niedługo to oczywiście zmienię, tuż po tym, jak wrócę z Warszawy, ponieważ teraz przez ten najbliższy weekend będę w Warszawie na koncercie Paliona, więc mam nadzieję, że się z wami widzę. Kto będzie, to fajnie, subskrybujcie i tyle. Dobra, słuchajcie, mamy te zdjęcia zrobione, ale ja tak się zastanawiałem, w jaki sposób mógłbym sprawić, żeby te zdjęcia pokazać. Teraz słuchajcie, nie uwierzycie. Mówię... No nie wiem w jaki sposób mam zrobić, żeby pokazać zdjęcie w Minecraft. Jak zrobić, żeby wgrać tu zdjęcie, żebym mógł ustawić je przed tym wejściem w taki sposób, żeby właśnie te drzwi się otworzyły. Zastanawiałem się i tak myślałem. No i totalnie nie miałem pomysłu. Aż w końcu mówię, dobra, idę sobie do kit sklepu, zaopatrzyć się w kamery jakoś, może coś tam zamontuję, może jakiś pomysł mnie olśni i patrzcie. Wchodzę sobie tu normalnie do tego miejsca, robimy hop hop do góry i ja nagle patrzę, a tutaj jest... kamera! I to, znaczy kamera, aparat. Aparat plus ramka $100 i patrzcie, widzicie to? Czy wy kojarzycie tą kamerę? Ponieważ, ja powiem wam tak, kto mnie ogląda na kanale Szymson wie, że na Palionowie miałem dokładnie tą samą kamerę i dokładnie wiem jak to działa i jak tego używać, więc no po prostu idealnie, że to się tutaj pojawiło, że była aktualizacja sklepu, o której nie wiedzieliśmy, no a ja sobie tu przychodzę normalnie elegancko, patrzę i jest. I słuchajcie, ja w tym momencie to kupuję bez zastanowienia, bo 100 kitcoinów to jest dokładnie te 10 tych. Odkładam to oczywiście. Za niedługo sobie i tak zarobię. Ja muszę pójść po ten andezyt mój i w ten sposób, znaczy ametyst i w ten sposób sobie znowu zarobimy, bo po prostu ja mam tych kitcoinów już prawie, że niewiele. No 42 kitcoiny, a trzeba ogarnąć sobie tego więcej, ale to ogarnę sobie po odcinku. W każdym razie, mamy aparat. Jedyne co teraz potrzebujemy, to jeszcze potrzebujemy papier, ale z papierem nie będzie problemu. Bo tutaj tak się składa, że rośnie mi elegancko, że tak powiem, trzcina, więc jesteśmy w stanie w ten sposób zdobyć ogromną ilość papieru. Jak widzicie, o kurczę, aż tak nie chciałem. Dobra, odłóżmy jakąś część, weźmy tak, tyle wystarczy nam totalnie. Bo ja potrzebuję tylko stack tego papieru, tak żeby po prostu mieć z czego zrobić, że tak powiem, zdjęcia. Więc mamy, o kurczę, 3 staki zrobiłem aż. Dobra, zróbmy tak, pyk. Odłóżmy sobie tutaj do tej skrzynki może to i to. Zostawmy sobie ten jeden stack na razie. Dobra, przetestujmy. A czekajcie, jeszcze sobie to nazwijmy jakoś. Nazwijmy sobie to w kowadle. Niech to będzie, prawda, kamera tosta albo aparat tosta. Tak sobie nazwijmy. Aparat tosta. Dobra. I mamy w tym momencie mój aparacik. O, jak on super działa. Dobra, to jest coś pięknego. Dobra, robimy pierwsze pamiątkowe zdjęcie i będzie to zdjęcie mojego domu. Słuchajcie, robimy zdjęcie mojego domu na start, a zaraz przejdziemy do tego, żeby zrobić również, żeby wgrać tutaj te zdjęcia magika. Dobra, robimy tak. Zdjęcie pamiątkowe domu. Pyk. Mamy zdjęcie pamiątkowe domu. Lolololo. Dobra, i robimy sobie, dajemy to tutaj gdzieś, bo dajmy może tu. Zdjęcie pamiątkowe mojej chawirki będzie tu. Pyk. Mamy. Mamy zdjęcie. Ej, dobra, ten aparat jest tak genialna rzecz, się tak cieszę, że to jest. Dobra, słuchajcie, wgrywamy w tym momencie zdjęcia tego magika ze sztucznej inteligencji. Ja jeszcze troszkę jestem przeziębiony, już takie ostateczne końcówka mojego przeziębienia, że tak powiem, ze mną to jeszcze męczy, ale mam nadzieję, że się wyleczę w przeciągu najbliższych 2 dni. Mam nadzieję, że to już totalnie ze mnie zejdzie. Dobra, słuchajcie, zajdźmy na spokojnie do tego domu magika. Ja nie wiem, czy tu jest gdzieś ten magik. Ogarniemy sobie to tam gdzieś na blisko. Wiemy już, jaki jest kod, więc to jest najważniejsze. Lecimy tu, dobra, pyk. Rozwalmy to, dobra, zamurujmy to i jesteśmy w środku, okej. Nie widzę tu nigdzie magika, nie wiem totalnie, czy on tu gdzieś jest, więc musimy sobie sprawdzić to na kamerach. Kamera numer 19. O, aż mi zlagowało, dobra, mamy tu. Okej, tam widzę, że jestem ja pod tym. Okej, tu jest spokój, dobra, git. Tutaj nic nie widzę, dobra, kamera numer 20. Okej, okay, tutaj też jest spokój. Dobra, 21, patrzymy z tej strony, magika nie widać. Ej, dobra, wydaje mi się, że go tutaj nie ma. No i sprawdźmy sobie kamerę numer 22, to jest ta, przy której ja jestem. Dobra, magika tutaj nie ma. A, właśnie! Ja mogłem sobie kupić kamerę. Bo ja, albo ja nawet miałem kupioną, bo dobra, później to ogarniemy. No, już trudno. Albo nie. Nie, to trzeba ogarnąć. Dobra, nie ma tu nigdzie magika, więc mamy póki co spokój. Ale ja muszę mieć kamerę jedną ze sobą, ponieważ ja bym chciał zamontować tą kamerę tam na dole. Jak uda nam się przejść przez te drzwi, to fajnie byłoby tam zamontować tą kamerę, bo dzięki temu będziemy w stanie
wiedzieć, co tam dokładnie Magik robi i w ogóle dzisiaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że się tam dostaniemy i zobaczymy, co tak naprawdę tam się kryje, nie? Bo czuję, że tam mogą być naprawdę niesamowite skarby. Dobra, czekajcie. Ja miałem gdzieś kamerę. Gdzieś kamerę miałem jedną odłożoną. Mógłbym jeszcze kupić więcej tych kamer. A, nie wiem, czy jest... Nie sprawdziłem, czy tam był zapas zrobiony tych kamer, ale dobra, mamy tą jedną kamerę, weźmy sobie ją. To nam wystarczy. Dobra, git, to nam starczy na chillu. Dobra, idziemy sobie stąd i lecimy ogarnąć, prawda, to miejsce. I będziemy musieli zaraz wgrać te zdjęcia wszystkie Magika też. Zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie. Zrobimy to... zrobimy w tej bazie już Magika tam na dole. Tam sobie to wszystko, że tak powiem, przywołamy na szybko, bo widzę, że go tutaj nie ma. Całkiem możliwe, że go w ogóle nie ma w tym momencie w wiosce, więc mamy, że tak powiem, w miarę spokój. Dobra, rozwalamy to. Pyk, schodzimy niżej, pyk, dobra. Okej, okay, przywołujemy te zdjęcie. Uwaga, upload klikam i w tym momencie muszę wybrać to zdjęcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Bierzemy, wybieramy pierwsze zdjęcie, Mag 1. Uwaga, mamy to. Ej, nie udało się, co jest grane? Co jest grane? Jeszcze raz, tu. I teraz przywołajmy tutaj. I teraz uwaga, robimy tak, Mag 1, uwaga. Dało radę, mamy zdjęcie, uwaga. Pierwsze zdjęcie, które mamy, które wczoraj sztuczną inteligencją ogarnęliśmy. Więc pierwsze jest, gotowe. Dobra, uwaga, drugie zdjęcie wygrywamy. Zobaczymy, czy drugie też tak pójdzie łatwo. Uwaga, Mag 2, uwaga, wybrane. I mamy. Mamy drugie zdjęcie Maga, dobra. Lecimy z trzecim zdjęciem. Uwaga, upload i teraz tak. Tu, Mag 3, mamy, dobra. Uwaga, jest. Jest zdjęcie Maga 3, dobra, okej. Okay. Następne zdjęcie, pyk, upload. Dobra, ej, to trochę potrwa, bo to jest, ja tych zdjęć trochę mam. Będzie ich trzeba trochę przetestować, dobra, Mag 4. Dobra, mamy, dobra, wiecie co? Zrobię cięcie i szybko przywołam wszystkie te zdjęcia do końca, bo ich jeszcze jest chyba z 5. I zaraz lecimy po prostu to testować. Dobra, mam wszystkie zdjęcia, widzowie. Jeszcze były tylko 3 akurat, myślałem, że ich było więcej. Dobra, mamy tak, pierwsze zdjęcie to jest to. I myślę, że całkiem spoko. Drugie zdjęcie, takie. No, przypomina Magika? Trochę tak. Aczkolwiek bardziej zgadza się tylko strój. Mamy lepsze, ale będziemy testować wszystkie po kolei. Dobra, to zaczyna przypominać już totalnie Magika. Jeszcze nie ma ciemnej skóry, ale ma te żółte oczy, więc to jest fajne. To już mega, to już jest naprawdę mega dobre zdjęcie. Teraz to, no i to, słuchajcie, to trzeba ustawić w dobrej kolejności. Wydaje mi się, że prędzej tak byśmy to musieli ustawić. To zrobić tak, okej. Okay. I teraz to mamy w dobrej kolejności. Tu, teraz powinno być to zdjęcie mi przypomina Magika. Jest ciemna skóra i są, prawda, żółte oczy, więc git. To właśnie już sprawdzaliśmy, to jest mega mocne. I teraz to uważam, że jest najlepsze, szczerze. Wydaje mi się, że tutaj jest największa szansa na to, że po prostu się uda nam to otworzyć. Dlaczego? Bo widać go całego. Dodatkowo ma faktycznie czarną skórę, totalnie czarną, taką nienaturalnie czarną, plus właśnie żółte oczy, więc to jest naprawdę mega mocne. Dobra, słuchajcie, teraz tak, mamy to. Ej, ja potrzebuję jeszcze jakieś bloki. Dobra, weźmiemy sobie dwa dirty. Może to nam wystarczy i musimy się tam dostać na dół. Dobra, to weźmy tak. Zróbmy sobie miejsce w ekwipunku może, tak, żebyśmy mieli, wiecie, żeby tu mieć same najpotrzebniejsze rzeczy. Więc zróbmy tak, tak. Teraz wszystkie te zdjęcia dajemy sobie na dół, dobra, git. Dobra, i teraz z tym możemy lecieć. Uwaga, otwieramy te drzwi, pyk, zamykamy. Okej, wpisujemy nasz kod, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 1. Okej, schodzimy niżej i teraz tak, tu są te drzwi. I teraz tak, najważniejsza sprawa. Uwaga, stawiamy to w tym miejscu, okej. Dajemy tutaj ramkę, pyk. Ok, i testujemy teraz po kolei. Uwaga, to nie udało się. Kurczę, ej, dobra, ja mam nadzieję, że to się uda, bo jak to się nie uda, to będzie przypał. Dobra, ściągamy to zdjęcie. Drugie zdjęcie, uwaga. Ok. Chyba też nie zadziałało. Dobra, no nie! Ej, dobra, z każdym zdjęciem zaczynam czuć coraz większy stres, że to się nie uda, nie? Dobra, kolejne zdjęcie sprawdźmy. Uwaga, czy to zadziała? Dobra, to nie. Kurczę, no bo przez tą brodę myślę, że też kolor jedno oczy, co prawda. Teraz się dopiero oczy zaczęły zgadzać, więc może akurat za niedługo to coś się uda. No ale to dopiero trzecie zdjęcie, a mamy ich 7, więc dobra, jeszcze się nie załamujmy, widzowie. Nie załamujmy się. Kolejne zdjęcie, czwarte teraz. Uwaga, pyk. I to... Nie, no też nie działa. No nie, dlaczego? Dlaczego? Proszę, no zadziałaj. Tak, tu, normalnie jakby ktoś tu stał. Ja nie wiem, czy to jest w stanie w ogóle zadziałać, czy te drzwi się na to nabiorą, szczerze mówiąc. Dobra, no to nie zadziałało. Dobra, uwaga, mamy ostatnie 3 zdjęcia. Jak żaden się nie uda, to... Będzie mi przykro po prostu. Dobra, uwaga, spróbujmy to. Nic. Ach, no dobra. Nic to nic. Dobra, no to lecimy następne. Dobra, to już tutaj, tu... Proszę, ej, dobra, boję się, że żadne ze zdjęć nie da rady, że po prostu się nie uda, nie? No najwyżej zamontujemy tu kamerę i po prostu będziemy zobaczymy, jak Magik otwiera te drzwi, no, ale na pewno to na wzrok jest. Uwaga, to...
Nie, no nie działa to! Jak ja mam się tam dostać? Dobra, ej, dobra, słuchajcie, w tym momencie zostało mi ostatnie zdjęcie. W tym momencie zostało ostatnie zdjęcie, pokażę wam jakie. To! To jest ostatnia nadzieja na to, że to zdjęcie otworzy te drzwi. Jeżeli nie, to jesteśmy ugotowani, krótko mówiąc, i że tak powiem, no nie otworzymy tych drzwi. Nie mam pojęcia, w jaki sposób następny mamy otworzyć te drzwi. Nie wiem. Kończy mi się pomysły, ale dobra, uwaga, spróbujmy w takim razie otworzyć te drzwi tym zdjęciem. Uwaga, 3, 2, 1, 0, pyk. Nie! Dobra. Co? Ej, tu jest ta krew, co była wcześniej pod tą wieżą magika. Ej, co to jest? Co? Ej, tu jest ten... O nie, tu jest to coś, co tak krzyczy. Ej, dobra, co my znaleźli? Co to jest? Ej, dobra, boję się, że mi się te drzwi zamkną, nie? Boję się, że te drzwi się zamkną i że będziemy mieli jakiś zegar. Ej, dobra, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ej, dobra, są krew Szczypson, krew Tosi, krew Weronika. Butelka pusta, okej. Czyli on tutaj nie ma nic totalnie. Co to jest za kula? Ej, dobra, mega dziwne. Co to są za runy jakieś dziwne na tej ścianie? Ej, dobra, mega mocne miejsce, nie? Mega mocne miejsce i ten strój. I zegar! Zegar Kidowic! Jak to działa? Czy to pokazuje po prostu, która jest godzina? O to chodzi, tak? Czy jak? Nie wiem, nie rozumiem, dobra. Idźmy tu. Ej, dobra, tu jest ten stwór. Jaki on ma w ogóle małpi gaj tu zrobiony, widzicie to? Nie, dobra, to jest niesamowite, co ten magik tu zrobił. On ten dom ma od niedawna. To nie jest tak, że on ten dom już ma, wiecie, pół roku. Tylko on ten dom ma od niedawna, a tutaj tak rzeczy są pod spodem, nie? Dobra, zobaczmy co skrzyn... Ej, tu jest więcej tych stroi. Tych właśnie, tu jest na statywie ten strój. Okej, zabrać to czy jak? Ej, dobra, nie wiem, czy powinienem to zabierać, czy nie powinienem tego zabierać. Ej, boję się, że jak to zabiorę, to on się dowie, ale jakiś łup by się przydało stąd zabrać, nie? Byłoby miło, krótko mówiąc. Dobra, wiecie co, nie biorę stąd na razie nic, żeby on nie wiedział, że ja cokolwiek zabrałem, ale musimy pamiętać, że tutaj takie rzeczy są. Ej, to jest całkiem ciekawe miejsce, ale to ja totalnie nie wiem, co to jest, ale dobra, zamontujmy kamerę. Zamontujmy kamerę, wybierzmy jakieś miejsce, które będzie dobre na to, żeby zamontować kamerę, tak żeby po prostu ona nie była jakoś bardzo widoczna. No może tu? Albo nie? Dobra, czekajcie, nie, zamontujmy tą kamerę albo tu. Ej, dobra, to jest dobre miejsce, tu. Ona nie jest tak widoczna. Kurczę, no trochę ją widać, ale czy magik na nią zwrócił uwagę? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że może... Dobra, ryzykujemy, trudno. No co, na najgorszym wypadku zniszczy mi tą kamerę, nie? Dobra, 23, uwaga. Dobra, mamy fajny wgląd, widzimy w miarę wszystko i widzimy przede wszystkim to miejsce, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, że widzimy to miejsce. Ej, dobra. Ej, zwiedzili... Dobra, udało nam się tu dostać, wiemy, że dostaniemy się za tym zdjęciem. I to się nie zamyka? O! Zamknęło się, czyli znowu na drugi... to trzeba znowu drugi raz jakby wzrokiem narzucić na to, dobra. Okej, albo to po prostu po czasie się zamknęło, dobra, nieważne. W każdym razie się zamknęło, okej. Ej, dobra, mamy sposób na to, żeby się tu dostać. Inne zdjęcie nie zadziałały, ale ten jeden... Dobra, 4-1-1, dobra, git, wychodzimy tu. Szybko. Dobra, wychodzimy tędy. Wychodzimy, dobra, murujemy to. Okej. Wracamy z powrotem na chatę moją. Magika nie ma tutaj, więc możemy być póki co spokojni, ale dobra, szybko akcja na chatę. Musimy dobrze zabezpieczyć to zdjęcie. Najlepiej, w sumie mogłem sobie zrobić jego kopię też, tak naprawdę. W sumie nie stracę go, bo w razie co to mogę sobie załadować kolejne. Teraz jesteśmy naprawdę mega dobrze ustawieni, no i przede wszystkim wiemy, co jest na dole i mamy tam kamerę. Dobra, szybko jeszcze raz zerkam tam kamerą, jak to wygląda. Uwaga, 23. Nie, no dobra, to, że mamy tą kamerę, to jest coś potężnego. Ej, dobra. Słuchajcie, ja jestem zadowolony, O, siema Tuptuś! Siema Tuptuś, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Pewnie u siebie na chacie. Ty, wiesz co ja odkryłem, pa, jakie zdjęcie magika. To zdjęcie magika otworzyło... Że ja ci pokażę to może inaczej, tak ci to pokażę. Tu, pyk, masz tu i uwaga, pyk. To zdjęcie otworzyło wejście do tajnych drzwi magika, wiesz? Więc fajne, wydaje mi się, że to jest całkiem możliwe, że tak wygląda jakby magik w prawdziwym życiu, ale pewności takiej nie mam. Dobra, słuchajcie, ja kończę w tym momencie odcinek, pogadam sobie z Subtusiem, zobaczymy jak tu u niego życie. Widzimy się w kolejnym odcinku, widzowie, w którym mam nadzieję, że odkryjemy coś może znowu ciekawego. No i co najważniejsze, mamy w tym momencie dostęp do piwnicy, chciałem powiedzieć podziemi, ale w sumie to samo, ale piwnicy, podziemi, magika.